Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji prasowej. Razem ze mną dziś pan poseł Komisji Zdrowia, Marek Balt. Szanowni Państwo, chcemy zabrać głos w sprawie bardzo istotnej, bardzo ważnej, wraz z wnioskiem, który przedstawi za chwilę pan poseł Marek Balt. Chodzi o Instytut podległy ministrowi zdrowia, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. Taki komunikat pojawił się dzisiaj na stronie internetowej. Pozwólcie Państwo, że przeczytam. Szanowni pacjenci, chciałbym Państwa z przykrością poinformować o konieczności wstrzymania planowanej działalności Instytutu Matki i Dziecka. Podjęcie tej decyzji było dla mnie jako lekarza ogromnie trudne, ale mam świadomość, że jeżeli z dniem dzisiejszym nie wstrzymamy planowanych przyjęć pacjentów, to do końca roku Instytut straci płynność finansową i pojawi się groźba bankructwa placówki. Na dzień dzisiejszy Narodowy Fundusz Zdrowia nie zapłaci Instytutowi za nadwykonania, czyli świadczenia wykonane ponad wysokość kontraktu przyznanego na rok 2012, których suma przekroczyła już 4 miliony złotych. Ten komunikat pojawił się, a następnie szpital przestał przyjmować tych najmłodszych pacjentów. I zabieramy w tej sprawie głos dlatego, bo uważamy, że dzieci nie mogą czekać. Bardzo proszę, poseł Marek Balt. Jako członek Komisji Zdrowia w dniu dzisiejszym złożyłem do prezydium komisji wniosek o przedstawienie informacji ministra zdrowia na temat wstrzymania planowanej działalności Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Szanowni Państwo, mamy do czynienia z sytuacją to taką, że pan minister zdrowia bawi się w strażaka. Co chwilę wybucha jakiś pożar, jakaś katastrofa w służbie zdrowia, a pan minister doraźnie ją gasi. Nas już to męczy i społeczeństwo już to męczy. Nie chcemy, żeby pan minister zabawiał się w strażaka, tylko żeby przedstawił koncepcję rozwiązania problemów w służbie zdrowia. Chcemy, żeby pan minister wyjaśnił, co się stało od naszego ostatniego spotkania i dyskusji nad poprzednim problemem w instytutach do dzisiaj, że kolejna tego typu jednostka ma problemy z finansami, z płynnością bieżącą, zawiesza przyjmowanie chorych pacjentów. Ja mam codziennie wiele rozmów z pacjentami, z obywatelami, którzy proszą o interwencję w takiej sprawie, że nie mogą się dostać do lekarza specjalisty. Na moim Facebooku w dniu wczorajszym też się odbyła taka dyskusja, gdzie jedna z matek, która ma ciężko chore dziecko, powinna się zgłosić z tym dzieckiem do specjalisty, a nie ma takiej możliwości, bo już nie przyjmuje specjalista zapisów, odsyłana jest do kolejki w przyszłym roku bądź jeszcze w kolejnym. To jest po prostu skandal. Minister zdrowia nie realizuje swoich konstytucyjnych obowiązków i my się temu jako Sojusz Lewicy sprzeciwiamy. Chcemy, żądamy wyjaśnień jak najszybszych i przedstawienia koncepcji rozwiązania tego problemu, a nie gaszenia pojedynczych pożarów. Oczywiście w tej sprawie też trzeba jak najszybciej podjąć działanie, ale reszta służby zdrowia czeka na ministra zdrowia. Szanowni Państwo, nie tak dawno, jak bodajże 2 miesiące temu, publikowaliśmy raport Najwyższej Izby Kontroli i mówiliśmy o zadłużeniu szpitali podległych ministrowi zdrowia. No niestety te szpitale, te instytuty są najbardziej zadłużonymi jednostkami. Przypomnę, Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie prawie 200 milionów złotych, przepraszam, Centrum Zdrowia Matki Polki 260 milionów i to kolejny instytut, który jest zadłużony i który dzisiaj zamyka i musi zamknąć drzwi przed tymi najmłodszymi pacjentami. Stąd też występujemy dzisiaj z tym wnioskiem, ale również apelujemy do pana ministra zdrowia do podjęcia niezwłocznych działań. Wnioskujemy, aby jak najszybciej odbył spotkanie z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. To nie jest kwota bardzo wysoka. Można taką kwotę znaleźć w budżecie i zapłacić za te nadwykonania. Bo tutaj chodzi o to, że ten szpital ma to zadłużenie wynikające właśnie z nadwykonania. I nie zostało zapłacone przez Narodowy Fundusz Zdrowia prawie 4 miliony złotych. Gdyby ta kwota została zapłacona, szpital do końca roku mógłby dalej przyjmować tych najmłodszych pacjentów. A więc z jednej strony wniosek pana posła Balta, z drugiej strony apel o zdrowy rozsądek i o podjęcie racjonalnych działań przez ministra zdrowia i jak najszybsze przedstawienie propozycji rozwiązania tego problemu. Mamy już po prostu dosyć strażaka sama z Ministerstwa Zdrowia. Bardzo dziękuję. Jeśli Państwo macie jakieś pytania, nie widzę. Dziękujemy bardzo.